Państwo, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w tym trudnym dla polskiej kolei, dla polskich pasażerów dniu. Ze mną wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury, pan poseł Wiesław Szczepański, a także Paulina Piechna, szefowa naszej młodzieżówki. Bardzo proszę, oddaję głos na początek pan poseł Wiesław Szczepański. Proszę Szanowni bardzo. Państwo, w styczniu tego roku po raz pierwszy zaproponowaliśmy Państwu nasz program dla kolei, ale również rządowi. Myśleliśmy, że pan minister odniesie się do tego programu. Wzywaliśmy również do okrągłego stołu. Okazało się, że nic z tego. Półtora miesiąca temu spotkaliśmy się z państwem wtedy, kiedy był strajk ostrzegawczy. Również wtedy mówiliśmy o potrzebie przede wszystkim premiera zaangażowania się w rozwiązanie problemu przewozów regionalnych. Mówiliśmy o naszym programie i mówiliśmy o wspólnym okrągłym stole. Okazuje się, że pan minister zaangażował się w ostatnim dniu do rozmów, no, które zakończyły się fiaskiem. Wydaje nam się, że na dzień dzisiejszy kwestia płacowa jest kwestią wtórną tego, co dzieje się w przewozach regionalnych, bo przede wszystkim dzisiaj ten strajk ma zwrócić uwagę na to, co dzieje się w spółce przewozy regionalne. Braku właściwie porozumienia marszałku, bo przecież ci marszałkowie wszyscy pochodzą z Platformy Obywatelskiej, we wszystkich województwach Platforma Obywatelska współrządzi. No, dajemy przykład województwa mazowieckiego, które 1 lipca utworzyło konkurencyjną spółkę dla przewozów regionalnych, Wielkopolskie Koleje. Tej spółce płaci 19 zł za 1 km, a spółce przewozy regionalne płaci 11. Ale dla spółki swojej wypożycza szynobusy i również maszynistów z przewozów regionalnych, co jest kuriozalną po prostu rzeczą. A więc nie może być tak, że województwa tworzą konkurencyjne spółki. Potem okazuje się, że spółka przewozy regionalne niestety funkcjonuje w złym stanie finansowym. I dziś dochodzimy do sytuacji, że 300 tysięcy Polaków rano nie dojechało do pracy, nie wyjechało z wczasów, nie wyjechało na różne, powiedzmy, spotkania, musząc szukać jazdy tanimi liniami kolejowymi. No, po raz pierwszy tolerowane są bilety spółki przewozy regionalne. Do dzisiaj nie doczekaliśmy się rozwiązań jakiegoś wspólnego biletu dla tanich linii kolejowych i również przewozów regionalnych. No, uważamy, że bez potrzeby zaangażowana pana premiera nie uda się rozwiązać tego problemu. Ja będę chciał dzisiaj, tak jak pan poseł Piechociński również rano mówił, apelować do prezydium Sejmowej Komisji Infrastruktury, aby prezydium zaangażowało się w rozwiązanie tego problemu, bo przecież kwestia dzisiaj, która stoi na przeszkodzie w tym strajku, to kwestia czasu rozłożenia podwyżek. Jak wiemy, zarząd zgodził się, żeby podwyżki były w dłuższym okresie czasu, natomiast związki zawodowe mówią o 1. kwartale przyszłego roku. Myślę, że wspólne działanie zarówno parlamentu, ale przede wszystkim zaangażowanie się pana premiera, ministra finansów mogłoby ten problem rozwiązać. Dziękuję bardzo. Pamiętacie państwo miesiąc temu, kiedy prezentowaliśmy nasz program naprawczy dla kolei, wtedy zaprezentowaliśmy taką grę, gdzie pasażerowie mogli dać ujścia swoim emocjom i niezadowoleniu wobec tego, co się dzieje na kolei. Nasze oczekiwania, okazuje się, że sytuacja osób, które zagrały w tą grę, osoby, które zagrały w tą grę, liczba tych osób, przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zdecydowało się w ciągu tego miesiąca zagrać w tą grę, a 4 tysiące tych osób, które zagrały w tą grę, zdecydowało się wysłać kwiaty panu ministrowi Cezaremu Grabarczykowi. Jak państwo pamiętacie, kwiaty dla pana ministra Grabarczyka stały się takim symbolem nieudolności wobec tego, co się działo na kolei. Dzisiaj postanowiliśmy, to jest ta gra, którą państwo pamiętacie, i to są te słynne kwiaty, które można było w trakcie tej gry wręczyć panu ministrowi Cezaremu Grabarczykowi. 4 tysiące ludzi zdecydowało się na wręczenie tych kwiatów i dzisiaj zdecydowaliśmy się, że te kwiaty w imieniu tych wszystkich, którzy zagrali w tą grę, którzy zdecydowali się dać upust swoim emocjom, zostaną przekazane Cezaremu Grabarczykowi. Bardzo proszę, Paulina Piechna. Szanowni państwo, 5 stycznia, cytując klasyków, narodziła się nowa świecka tradycja. Nie wręczono kwiatów za dobrze wykonaną pracę. Wręczono kwiaty za niekompetencje i grzechy zaniechania ministra Cezarego Grabarczyka. Kontynuując tą świecką nową tradycję, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Federacja Młodych Socjaldemokratów chcieliby dzisiaj, w dniu, w którym mamy do czynienia ze strajkiem pracowników PKP Przewozy Regionalne,
wręczyć te kwiaty ponownie ministrowi Grabarczykowi od nas, ale przede wszystkim od zawiedzionych Polek i Polaków, którzy nie mogą normalnie poruszać się po Polsce. Dziękuję bardzo. Zanim się udamy do Klubu Platformy Obywatelskiej, odpowiemy na Państwa pytania. Jeszcze jeden gorący apel. Chcielibyśmy zaapelować do rządzących, do pana premiera Donalda Tuska, aby zdecydował się na ten trudny krok, aby podjął decyzję o dymisji ministra Cezarego Grabarczyka i na czas wyborów ministra zastąpił któryś z wiceministrów. Potrzebne jest duże porozumienie wokół kolei. Mamy nadzieję, jesteśmy gotowi do tego, żeby usiąść do jednego wielkiego okrągłego stołu, żeby nasze propozycje, które zostały wypracowane przez naszych ekspertów, zostały poddane dyskusji w tym okrągłym stole. I mamy nadzieję, że takie ogólne porozumienie wszystkich sił politycznych wokół kolei, bo kolej nie ma barw politycznych, ani nie jest lewicowa, ani prawicowa. Takie wspólne porozumienie mogłoby rozwiązać ten impas i mogłoby być dobrym przykładem na to, że klasa polityczna potrafi się porozumieć w tej trudnej sytuacji i rozwiązać ten problem, który mamy na kolei wspólnie razem. Takie porozumienie, taki kompromis był możliwy w przypadku spreadów. Uważamy, że w przypadku strajku na kolei, sytuacji polskich kolei, takie porozumienie byłoby przykładem bardzo dobrej współpracy ze strony wszystkich sił politycznych. Czekamy również na decyzje innych klubów sejmowych o tym, czy byłyby gotowe do tego, aby przystąpić do takiego porozumienia. Bardzo proszę. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Dzisiaj najprawdopodobniej dzisiaj jeszcze Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności dla Cezarego Grabarczyka. Chciałam zapytać, czy SLD ten wniosek poprze, w jaki sposób się zachowacie i czy waszym zdaniem jest sens tuż przed wyborami składać taki... Zaczęła się kampania wyborcza. Powiem w ten sposób, no, do zakończenia tego parlamentu pozostały nam oprócz tego posiedzenia jeszcze dwa posiedzenia Sejmu. Zgodnie z prawem pan marszałek Sejmu może poddać pod głosowanie ten wniosek w ciągu miesiąca, więc to może oznaczać już powiedzmy nie zebranie się parlamentu. Oczywiście nasz stosunek do pana ministra Grabarczyka nie zmienił się od stycznia tego roku i od grudnia, kiedy ten chaos na kolei nastąpił. Natomiast no, uważamy, że to jest zagranie czysto wyborcze. Jeśli pan marszałek podda ten wniosek pod głosowanie, to oczywiście zagłosujemy za odwołaniem pana ministra. Natomiast to jest czysta gra wyborcza i kiełbasa wyborcza dla swojego elektoratu. My w każdej sytuacji niezmiennie popieramy odwołanie ministra Cezarego Grabarczyka, bo uważamy, że tym resortem powinien zarządzać ekspert, a nie funkcjonariusz publiczny, partyjny, który zajmuje się układaniem list wyborczych w Łodzi, który jest nazywany przez działaczy Platformy Obywatelskiej w Łodzi królem Łodzi.